Pomoc psychologiczna dla Ukraińców zamieszkałych w naszym regionie obejmuje zarówno dzieci, jak i dorosłych. Pierwsza poradnia to jest właśnie na ulicy Marysia, 93B to jest dzielnica Zawodzie, druga to jest na ulicy Kosmoskiej 5 i trzecia to jest ulica Łukasińskiego 40. Czyli w zależności od tego, komu będzie bliżej, może korzystać z każdego z tych punktów. Prosimy o takie wcześniejsze umówienie się telefoniczne, ponieważ nie wiemy, jakie będzie zapotrzebowanie na tą pomoc. Czy będzie bardzo dużo chętnych, czy też mniej. A co z barierą językową? W wielu wypadkach jej nie ma, bo te osoby porozumiewają się po polsku, ale jeżeli będzie, to mamy też psychologa, który jest pochodzenia ukraińskiego. I ta osoba będzie mogła z osobami, które właśnie mają kłopot językowy, rozmawiać w języku ukraińskim. Jak się okazuje, poradnie do tej pory często przyjmowały Ukraińców, szczególnie dzieci, które prosiły o wsparcie psychologa. Na badania diagnostyczne trochę pomagamy, jak chodzi o szkoły, też obejmujemy część osób terapią i część osób dorosłych wsparciem takim bieżącym psychologicznym. Więc sądzimy, że chociaż to już będzie jakaś otwarta droga, że część osób już wie, gdzie to są te miejsca, więc być może ze względu na to, że też przeżywają to, co się dzieje, bo przecież tam niejednokrotnie zostawili swoje rodziny, więc myślę, że to jest bardzo trudna sytuacja.